Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj World Cupowy event już się zaczął, Black Friday przed nami i wiele różnych ciekawych paczek. No i zobaczycie, co ciekawego udało nam się dzisiaj trafić, także zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. O bratku! Nazario, Zizou, Johan, Eusebio, Figo. Tylko pytanie, czy to są wszystkie, czy jest więcej? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Ale zabieramy się za otwieranie paczek. Mamy ich mnóstwo. Mamy do odebrania nagrody za Squad Battles. I oczywiście odbieramy dwie paczuszki potężne. Do tego mamy paczki za Division Rivals. I bierzemy niewymienne nagrody tym razem. Tym razem idziemy na ilość, oby też na jakość. Więc dwie paki za 100 tysięcy i dwie paki za 45 tysięcy. No i zobaczmy, czy nagrody oddadzą. Dobra, paczka za 100 tysięcy, halo, ikony World Cup, gdzie jesteście? Jak widać nie ma, ale jest za to paka za 100 tysięcy i jest Giorgio Chiellini jako najlepszy. Więc paka za 100k na naszym raju, nieciekawa. A te piki to nie ma co w ogóle już patrzeć, to jest... katastrofa, tutaj nic nie leci. Chyba, że jakiś Kylianek by poleciał, to miałoby sens. Miś Lukaku. Ogarniemy, stary. Tak o. Co my tu mamy? Gdzie są łokauciki? Jest napastnik, jest Harry Kane. 89 overall, a więc już pierwszy potężny, przyjemny trafik. Jest też trener z Francji, mam wrażenie, że okolice kilku tysięcy. Czy nadal ta Francja jest w cenie? Zobaczmy, Garcia. No już chyba nie, ale na poziomie 2000 gdzieś kosztuje. Oho, jest walkout informatyz best of tot i jest Portugalia LO João Cancelo. Bardzo przyjemna karta. Witamy serdecznie, João Cancelo, okej. No ładnie, ładnie. Czy coś oprócz João Cancelo? Nic w tej paczce nie widzę. Paczka wymienna, Cancelo, warty 80 koła. Nice. No i paczka za 125 tysięcy. Zobaczmy, czym zakończymy. Zakończymy. Dzeko, 84. No totalna katastrofa, totalna, absolutnie totalna. No dobra, przechodzimy już do perełek. Chyba jeszcze jedna. A nie, już nie ma słabych paczek. Tu już nie ma słabych paczek. Dwa razy 85+. No i pytanie, ile walkoutów będzie z tego, bo pierwsza paczka pokazuje nam jedno. Jest Janek Oblak 89. Mocny start. Jak na te 85+, powiem tak, wygląda to nieźle. Idziemy za ciosem. Otwieramy od razu drugą paczkę 85+. I zobaczmy, czy będzie kolejny to walkout. Jest Hiszpania, jest HPD. I to będzie tym razem dwa razy 85. No powiem tak, mogliby chociaż dać gwarantowany walkout w tej paczce 2x85+. Zobaczymy, co w trzeciej paczce nam poleci, a w trzeciej wędrujemy już do Niemiec i wydaje mi się, że jest duża szansa tutaj na walk. Aha, ale jednak nie. Myślałem, nawet nie wiem co myślałem, bo chciałem powiedzieć, że Hummels już ma 84 od tej FIFA, więc to nie było... możliwe, ale jest walkout inform, a to oznacza, że to będzie Fede Valverde. Fede Valverde, polski trafiony, witam serdecznie, dzień dobry Państwu, witam, tak. Polski Fede Valverde trafia urugwajskiego Fede Valverde. Koniec żartów, niech się dzieje, tutaj może polecieć ikona World Cup. Tutaj mogą polecieć nam spektakularne karty, ale kiedy nie ma specjalnej, to mamy obawy. Chociaż 20 razy 82+, to czasami nie było walkoutu. Tutaj jest walkout Rodriego i trzeba się chyba z tego cieszyć. Oprócz niego Royce 8-5 i to w sumie tyle. No i teraz, proszę Państwa, 20 razy 84+, i w środku... Anglia, napastnik, Harry Kane. No dobra, teraz pytanie, ile tych kart specjalnych, a właściwie ile walkoutów, bo karty specjalnej chyba nie może być. Bo raczej to ona wyskoczyłaby nam jako pierwsza. Harry Kane 89 overall. Oprócz Harry'ego Kane'a w tej paczce mamy 5 walkoutów, 6 walkoutów.
bywało lepiej w tej paczce. To teraz 85 plus. I mamy Hiszpanię, SP, to może być Parejo, tak też się dzieje, walkout Parejo, 86 overall, oprócz niego Carrasco, no i teraz bohater hero, niech się dzieje, 89 overall, gdzie my powędrujemy, sprawdzamy, jest Australia SN, o tak jest, Harry QL 88, to jest traf z cyklu top, Harry QL popatrzył, jest kartą absolutnie top, tym bardziej, że klub jest niewymienny. Okej, okay, dobra, leci. 20 razy 84 po raz pierwszy. Jest walkout bez karty specjalnej. Jest Anglia, jest PO. Więc trencik, to nie jest dobra wiadomość. 87 trend, to oznacza... O, jest World Cupowy hero, a więc jednak nie tak źle. Potężny korona, 5 na 5. No statystyki stop. Jakie on ma pozycje? Ma PP, ma LS-a, jest dużo opcji. No ten koronka musi być koksem. Otwieramy kolejną paczkę 20x84. Oczywiście to nie był hero World Cupowy, misclick mały w moim mówieniu. Jest Toni Kroos, 90 overall inform w kolejnej paczce. Ten event, gdzie korona to chyba World Cup Stars, coś na takiej zasadzie. Tutaj mamy Toni Kroos, 90 overall i oprócz niego jeszcze jest Karim Benzema. A więc 5 walkoutów i 6 w duplikacie. No to do 3 razy sztuka. Czy jest szansa na World Cup? Jest! Kolejny! Kolejny zawodnik i tym razem jest Wijnaldum z eventu Droga do Mistrzostw Świata, fioletowy Wijnaldum trafiony. Prezentuje się ciekawie, do tego jeszcze Barella, Casemiro. No proszę bardzo, Wijnaldum warty 150 tysięcy około. No nice. Road to the World Cup trafiony. Tutaj mamy 4-6 walkoutów i w duplikacie już bez. Wygląda to spoko. O mój Boże. Przepalamy potężne karty. Ochoa, Cahill. No i pytanie, czy przepalając Ochoa i Cahilla można trafić coś dobrego? Poprzednio jak sprawdzaliśmy, to przepalanie Ochoa gwarantowało nam nietrafienie Ochoa. Czy tym razem będzie podobnie? Zadają sobie pytania eksperci z całego to świata. Sprawdźmy zatem, czy Ochoa jest możliwe nadal. A właściwie, czy nie jest możliwe do trafienia po przepałce? Nie jest! Jest napastnik Al-Jaber! A więc jest to ciekawa zamiana. Ochoa i Cahill 8-8 na Al-Jabera. Nie tym razem. Co to nie jest Ochoa? Jak on... Campos, oczywiście chodzi o Campos. Co? Oczywiście to był Campos, nie Ochoa. Żartuję, widzowie, dzisiaj mnie trzyma dobry humor.